W tym odcinku pokażę Wam, jak w łatwy sposób przenieść dane ze swojego starego Samsunga na... Nowego. Jeśli takiego sobie zakupiliście po uruchomieniu, wciskamy początek. Musimy połączyć się z siecią Wi-Fi najlepiej, lub też używać danych komórkowych, ale warto tutaj zaopatrzyć się w sieć Wi-Fi, ponieważ umożliwia to nam przesyłanie bezprzewodowe. Także wybieramy sieć, wpisujemy oczywiście hasło do niej i po chwili na naszym telefonie widnieje informacja: skopiuj aplikację i dane. Tutaj wciskamy sobie dalej. Tyczy się Tutaj to starego urządzenia, czyli musimy oczywiście takie mieć. U mnie po prawej stronie jest nowy telefon, po lewej stary. Wybieramy źródło danych. Jeśli to jest Galaxy, czyli Samsung, no to oczywiście wciskamy Galaxy, chyba żebyśmy kopiowali to z iPhone'a. Zobaczcie to w moim innym odcinku, tam pokazuję jak to zrobić na iPhone'ie. Nawiązywanie połączenia wybrałem bezprzewodowo. Jeśli nie wybierzecie żadnej sieci, to musicie w tym wypadku mieć kabel połączeniowy do waszego telefonu, czyli taki w tym przypadku USB-C, USB czyli z jednej i z drugiej strony musi być USB-C. Z reguły taki kabel jest teraz dodawany do nowych telefonów bez mm. ładowarki dodatkowej w kartoniku. Nawiązywanie połączenia, aktualnie telefony się nawzajem wyszukują, jak widać, jeden stary telefon wyszukał połączenie z nowym. Klikamy zezwól. No i teraz następuje przeszukiwanie danych, które mogą zostać przeniesione na nasze nowe urządzenie jak widzicie Galaxy Note 10. Tutaj możemy wybrać sobie, czy chcemy wszystko przebrać, przegrać, czy tylko na przykład konta i kontakty. Ja wybieram sobie wszystko, czyli łącznie z aplikacjami, zdjęciami, i najzwyczajniej wszystko, co jest na moim telefonie, zostanie skopiowane. Potwierdzenie naszego działania kodem ekranu lub też odciskiem palca, w zależności, jakiej blokady używacie, chyba że jej nie macie, no to w tym wypadku nie będzie problemu. No i informacje po chwili dotyczą pobranego konta Google, czyli tego, które się przegrało. Musimy zatwierdzić, zaakceptować regulaminy, ochrona telefonu. Czyli, jakiś kod dodajemy sobie. Ja sobie pomijam. Asystent Google, czasem z niego korzystam, dlatego wybieram: zaakceptuj. Po chwili, przygotowanie telefonu. Jak widzimy, jest tryb: zakończ. No i można powiedzieć, że Galaxy Note już jest gotowy do użytku, ale jeszcze, jak widać, nie wygląda on tak jak mój stary telefon, czyli nie skopiowało się tu. Praktycznie jeszcze nic, został tylko telefon uruchomiony, bo widzimy, że pasek przegrywania ciągle biegnie i może to jeszcze chwilę potrwać. Po około dwóch, ponad dwóch godzinach, jak widzicie, mogliście, możecie przewinąć do początku mój film, zaczynają około 19.30, 22.30, jest czyli niemalże trzy godzinki przegrywania i. Już większość danych została zainstalowana przegrana ze starego telefonu do nowego i możemy działać sobie dalej na nowym urządzeniu, tak jakbyśmy mieli cały w ręku ponownie nasz stary telefon, czyli wszystko co możliwe zostaje przeniesione. I nasz telefon staje się praktycznie urządzeniem tym, które cały czas używaliśmy. Jak widzimy, łącznie z tapetą, łącznie z układem aplikacji, wszystkie aplikacje zostały pobrane, jeszcze te chwilowo, które są na siwo, jeszcze się nie doinstalowały. Ale co na przykład możemy kliknąć sobie na YouTube, wybierając nasze konto, które chcemy używać. I wchodzimy sobie na konto, które mamy. W starym telefonie, jak widać, jest to samo, wszystko się przegrało, i tutaj, co do konta Google, nie musieliśmy podawać nawet naszych danych. Wiadomości SMS też się przegrały, skopiowały się wszystko jeden do jeden. Jest cały układ też naszych połączeń ostatnio wykonywanych naszych telef numerów telefonów wszystko jest skopiowane, tak jakbyśmy. Używali najzwyczajniej naszego starego telefonu. Jedyny minus, który tutaj jest dotyczący tego przegrywania, to niektóre z aplikacji, na przykład właśnie Bolt, czy, czy też aplikacje, które nie bazują na kontach Google, wymagają ponownego logowania. A na przykład też takie, takie jak gry. Tutaj moja, jedna z moich ulubionych, kierek, Los Mobile. Polecam Wam trochę czasu, trzeba w nią sobie. Pograć taka dobra strategia, ale niestety, jak widzicie, nie przelogowało się konto moje z starego urządzenia na nowe i trzeba to zrobić w inny sposób, czyli logowanie do konta. Tak samo się to tyczy TikToka, który bazuje u mnie akurat na innym mailu niż dostępne są w, w ogólnym koncie Gmail, więc tutaj będziecie musieli zalogować się ponownie. Wszystko zależy najzwyczajniej, jakich kont używaliście. Jeśli mieliście wszystko na jednym koncie Google'a i wszystko się na nim opierało, to najzwyczajniej wejdziecie sobie w nie i wszystkie aplikacje będą dostępne. To samo się tyczy zdjęć. Jak widać wszystkie zdjęcia również się przeniosły i z pamięci. Jedynie te, które byście mieli na karcie pamięci to najzwyczajniej karty sobie wrzucicie do waszego nowego telefonu i wszystko będzie tak jak na starym urządzeniu. Także cały proces zajmuje trochę czasu, ale jak widać mamy dzięki temu wszystko to co na starym urządzeniu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.